Prawdziwą niespodziankę dla miłośników czarnego sportu przygotowała Unia Leszno. Podczas piątkowego jarmarku adwentowego kibice mogli się spotkać z zawodnikami Unii. W kolejce po autografy ustawiali się zagorzali kibice, maluchy i oczarowane sportowcami nastolatki. Właśnie na tym oto stoisku, które znajduje się za nami, przygotowaliśmy stoiska do autografu, przygotowaliśmy motocykli Adamsa, ścianki do wywiadów, które używamy podczas transmisji w TVP Sport. A więc każdy z leszczynian, który odwiedzi w dniu dzisiejszym leszczyński rynek, będzie mógł spotkać się bezpośrednio z żużlowcami Leszczyńskiej Unii. Okazja jest ku temu nie byle jaka, ponieważ w dniu dzisiejszym rozpoczynamy także sprzedaż karnetów na sezon 2010, a więc takim fajnym, miłym akcentem chcieliśmy połączyć rozpoczęcie sprzedaży karnetów oraz spotkanie z zawodnikami Leszczyńskiej Unii. Przyszliśmy po autografy. I po zdjęcia też. A już, że jesteśmy któryś raz na takim spotkaniu. A komu najbardziej kibicujecie? Damian Baliński, Arek Kampel, Przemek Pawlicki. Nie, na razie prosimy pooglądać, może się ustawimy potem w kolejce po autografy. Jak nabierzecie więcej odwagi? Myślę, że tak. A na czyj autograf najbardziej czekasz? Ja tam wolę jak już to wszystkie. Wszystkie? Będziesz sobie robił zdjęcia? Nie, dlaczego? Nie mam telefonu ani aparatu. My już mamy wszystkich. Od Janusza Kołodzieja do Jana Balińskiego. Jest to pierwszy sezon, kiedy jesteśmy obecni na jarmarku adwentowym. Tak więc, aby umożliwić wszystkim kibicom, którzy nie zawsze mają czas, dotarcie i zakup gadżetów, które mogą być wyśmienitym prezentem na święta. Zdajemy sobie sprawę, że kibice pracują do godziny 16, 17, 18, a nasze stoisko jest czynne od 11 do 20. Tak więc każdy znajdzie odrobinę czasu, aby kupić ten prezent. Jeśli będzie to prezent w postaci gadżetu Unii Leszno, będzie nam niezwykle miło. I sądzę, że każdy, kto ubierze, przybiera barwy biało-niebieskie, jest jednym wielkim chodzącym promotorem naszego klubu.